Konsultacje społeczne będą dotyczyć budowy szkoły podstawowej wraz z przedszkolem. Mamy już część pieniędzy na projekt, jesteśmy wpisani do budżetu. Sukcesywnie posuwamy się coraz dalej. Bardzo ważny jest ten pierwszy etap, gdzie musimy sobie odpowiedzieć na podstawowe dwa pytania, akurat w tym przypadku dotyczące, gdzie ten obiekt ma powstać i jakie ma pełnić funkcje, bo to nie jest pytanie tylko o szkołę, ale też o przedszkole, o miejsce na ewentualny żłobek, także o kwestie świetlicy o charakterze wiejskim. My mamy oczekiwania, żeby powstała u nas szkoła XXI wieku. Szkoła wraz z przedszkolem, też chcielibyśmy, żeby był oddział żłobkowy. Nie potrzebujemy pieniędzy. Wiadomo, że taka inwestycja budowy szkoły, przedszkola z oddziałem żłobkowym, to potrzebne jest bardzo dużo czasu, żeby ustalić pewne procesy, pewne plany. Sam projekt powstaje bardzo długo, bo podobno gdzieś około półtora roku. Szkoła z pełnym zapleczem edukacyjnym, czyli kwestie wszystkich gabinetów pedagogicznych, niepedagogicznych, pomocy psychologicznej, etc., etc., żeby to była naprawdę szkoła już taka, która ma wszystko. Żeby powstała zbiorcza szkoła razem z salą gimnastyczną. My tutaj będziemy dyskutować o dwóch możliwych lokalizacjach. I albo tą szkołę zbiorczą robimy w istniejącej lokalizacji obecnej szkoły z dokupem dwóch działek, gdzie jedna działka to jest działka klubowa i druga działka prywatna, lub tutaj na tym nowym terenie budujemy szkołę zbiorczą. Jesteśmy na etapie konsultacji społecznych i wstępnego projektowania, więc tutaj nie ma zagrożenia co do wstrzymania tych prac. Po pierwsze dlatego, że koszty tych etapów są stosunkowo niskie, a po drugie mamy grant zewnętrzny na realizację tej części, zwłaszcza pierwszej konsultacyjnej. Ja jestem przekonana, ja jestem spokojna. Ta szkoła będzie. Jaką szkołę byśmy chcieli? Ze wszystkim. Bo w tym momencie dzieci nie mają sali gimnastycznej, ani nic, powinna być sala gimnastyczna dobrze wyposażona, powinna być świetlica, powinny być klasy duże dla dzieci, no i teren, gdzie te dzieci mogą się wybiegać też. To musi być szkoła na pewno nowoczesna. Mieszkańcy od lat czekają na to, żeby powstała placówka jakaś oświatowa z prawdziwego zdarzenia i mam nadzieję, że się w końcu to doczekamy.